Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Kroksa, to jest kolejny odcinek Sim Newsów i dzisiaj skupimy się na newsach, które często Was intrygują i a propos których często zadajecie mi pytania. Przede wszystkim jedno z częściej zadawanych przez Was pytań na moich streamach to jest to Kroksu, kurde, kiedy A380? Tego nie wiem, ale Fly by Wire pochwaliło się nowym filmem, który rzeczywiście oddaje trochę scenerii i oddaje trochę klimatu związanego z nowym A380 właśnie od grupy moderów. I na tym filmie widzimy, że rzeczywiście ten samolot, jeżeli chodzi przynajmniej o tę część graficzną, jeżeli chodzi o część modelową, jest praktycznie gotowy w środku. Oczywiście chodzi o kokpit, bo tutaj więcej na tym filmie nie zostało pokazane niż kokpit, przyciski. Prezentuje się to świetnie, jest to jakość na pewno payware, to nie można o tym mówić, że to jest freeware, a będzie to freeware przecież. A380 dawno nie widziany w symulatorach, nawet jeżeli był, to mam wrażenie, że tutaj Fly by Wire przychodzi samych siebie, bo ten projekt już ma taki czas produkcji bardzo, bardzo zaawansowany. Pokazują kilka systemów, które naprawdę, no, nie powstydziłby się tego żaden płatny samolot. Między innymi otwierane okna, regulowane podłokietniki, to są takie oczywiście imersyjne pierdoły, powiedzmy sobie tak szczerze, które gdzieś tam dodają klimatu jedynie, nie powodują, że lepiej się lata albo inaczej się lata. To jest taka imersyjna przygódka, taka bardziej bym powiedział, niż jakiś konkretny efekt takich rozwiązań, ale tutaj rzeczywiście A380 od Fly by Wire wyróżnia się przede wszystkim świetną, to trzeba im oddać, świetną jakością wykonania modeli pod tutaj Fly by Wire. Nawet w przypadku A320neo zrobili bardzo ogromny postęp wręcz też w kwestii klatek i tak dalej. Z tego co widać też na tym filmie, to działające systemy, że wszystkie te monitory, a jest ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dobrze sobie liczę? Chyba tak, 7 monitorów jest. To wszystko się oczywiście ładnie świeci, to wszystko tutaj jest mega wyglądającym projektem i to z perspektywy na pewno MFS-owego świata, MFS-owych przeżyć będzie na pewno ogromna rewolucja, bo tutaj nie możemy mówić o czymś, że to będzie jakieś ciche i nikt o tym nie będzie mówił. To na pewno będzie o tym głośno, bo jeżeli Fly by Wire coś robi, no to rzeczywiście możemy mówić o czymś bardzo, bardzo fajnym. Kolejna sprawa i kolejny produkt, który naprawdę, przyznam szczerze, czekam na niego z niecierpliwością. To jest jeden z takich produktów must have do symulatorów, znany z poprzednich wersji symulatora, a mianowicie Grand Service X, czy GSX. To jest program, który, że tak powiem, dodaje ogromnej imersji do tego, co się dzieje wokół samolotu przed naszym startem, czy po naszym lądowaniu. Chodzi oczywiście o naszą obsługę lotniskową i to będzie też gratka dla tych, którzy przywiązują do takich rzeczy uwagę, czy przywiązują do takich modów uwagę. Rzeczywiście patrząc na to, czym wcześniej był GSX, możemy mówić o tym, że takie narzędzia jak Better Pushback, jak Toolbar Pushback, etc., mam wrażenie, odejdą troszeczkę w zapomnienie. Oczywiście to będzie taka sfera dla osób poszukujących darmowych dodatków, to oczywiście zostaną te aplikacje i najprawdopodobniej dalej będą rozwijane, no ale GSX dla tych bardziej wymagających będzie odpowiedzią i bardzo fajnym produktem, który tutaj zrewolucjonizuje scenę MFS-a, jeżeli chodzi o obsługę lotniskową. I jeżeli, to jest moja logika, jeżeli on będzie w dobrej cenie, jeżeli tutaj nie będzie żadnych problemów z jakąś łatwą chęcią zarobku a propos nowego produktu i naprawdę on będzie w miarę przystępnej cenie. Nie powiem Wam, jaka to jest w miarę przystępna cena. No ja bym sobie obstawiał, że jeżeli on będzie za 30-40 dolków, no to ja go kupię. Jak będzie za mniej, to będzie ogromny sukces. Jeżeli będzie za więcej, będę się zastanawiał, ale najprawdopodobniej kupię, bo takie produkty się kupuje i zdecydowanie się z nich korzysta, bo mało jest takich produktów, które rzeczywiście robią furorę. A ten produkt w poprzednich symulatorach, ten, kto nie śledził sceny Prepareda,
na przykład, no to ja w preparadzie posiadałem GSX-a i to był ogromna zaleta, bo on zawsze się wyróżniał tym, że jest profesjonalnie wykonany. Pytanie, jakie tutaj zostaną feature'y do niego dodane, bo na początek z tych filmów, które rzeczywiście można zobaczyć w internecie, widać faceta, który obsługuje pushback, widać, że ten pushback jest zaimplementowany do specjalnego okienka, w którym się to robi i tak dalej, ale pamiętam, że w przypadku Prepareda tych opcji było zdecydowanie więcej, między innymi, tylko ja sobie z pamięci to oczywiście teraz gdzieś tam wam cytuję, między innymi autobusy podjeżdżające pod samolot, wypuszczające prawdziwych pasażerów, to znaczy naprawdę kroczące postacie po płycie lotniska, wchodzące po schodkach, które również GSX podstawia. No i ten cały boarding rzeczywiście nabierał ogromnego znaczenia. Ja pamiętam, że prezentowałem wam na kanale, można znaleźć ten live z Prepareda, gdzie rzeczywiście leciałem z obsługą GSX-a, no i to robiło ogromne wrażenie, nie tylko na was, ale też na mnie, bo dawno, dawno z tym nie latałem i rzeczywiście przypomniałem sobie, że GSX to jest jedno z najlepszych narzędzi właśnie do takiego imersyjnego, kolejnego imersyjnego podejścia do MFS-a, bo ta imersyjność się zmienia i można do niej podchodzić na wiele różnych sposobów. Tutaj rzeczywiście GSX wyjdzie wam naprzeciw. Jeżeli ktoś się zastanawiał, czy jakiś produkt wyjdzie wam naprzeciw, to GSX na 100% spełni tę rolę, więc to będzie naprawdę bardzo fajny produkt. To pytanie o cenę, pytanie o jakość wykonania, pytanie o opcje, bo pamiętam też, chyba do GSX-a trzeba było, znaczy, proszę mi wyprowadzić z błędu w komentarzach, ale mam wrażenie, że do GSX-a trzeba było dokupować kody, które uaktywniały tą obsługę lotniskową na niektórych lotniskach. I to często były lotniska zrobione, które też trzeba było kupić, więc ta, tak powiem, baza inaczej, może nie baza, ten koszt rósł z każdym lotniskiem i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że to już jest czas przeszły i teraz będziemy mówić o tym, że to jest produkt do wszystkich lotnisk, nie tylko tych zrobionych, ale też defaultowych. Mam nadzieję, bo jeżeli nie, to będzie problematyczne, bo jeżeli miałbym kupować każde lotnisko, na którym chciałbym uruchomić obsługę, tutaj pojawi się malutki problem. Z tego wszystkiego zapomniałbym o najważniejszej kwestii w tej perspektywie, a mianowicie kiedy GSX wyjdzie, bo tak jak w przypadku A380, niestety, no nie znam daty premiery, bo to jest tajemnica, która niestety jeszcze nie wypłynęła, tak już w przypadku GSX-a mamy taką informację, która rozbrzmiała nam tutaj w środowisku MFS-owym. Sierpień będzie tym miesiącem, w którym ten produkt zostanie wypuszczony, więc zakładam, że zostało około dwóch tygodni na to, żeby GSX już się w świecie MFS-a pojawił, a więc bądźcie czujni do końca tego miesiąca. Ja zakładam, że wszystko rozwiąże też update MFS-a, który tutaj jest niezwykle istotny dla kilku deweloperów uzależniających swoje dodatki właśnie od tego update'u. Nie wiem, co w nim będzie, przyznam szczerze, pod względem deweloperskim, czy wśród narzędzi dla deweloperów, że rzeczywiście na to czekają, ale kilka takich propozycji, które łączę właśnie z tym update'em, mniej więcej wychodzą w tym samym czasie. Jakaś korelacja jest tutaj zachowana, więc mam wrażenie, że ten update trochę rozwiąże, a i jeżeli chodzi o GSX-a, to pamiętajcie o tym, że do końca sierpnia musicie być czujni i pieniędzy rezerwować. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że cieszycie się, że Sim Newsy w jakimś tam stopniu wróciły na kanał. Dajcie znać w komentarzach, o czym chętnie widzielibyście ten odcinek kolejny, który ma się pojawić na moim kanale. Ja chętnie wezmę wszystkie wasze sugestie pod uwagę, a ja oczywiście szukam kolejnych tematów, które chciałbym z wami poruszać, a jest ich masa, bo przez moją nieobecność tutaj w Sim Newsach bardzo wiele się pozmieniało i bardzo wiele rzeczy za chwileczkę do MFS-a zostanie zaimplementowanych. Przede wszystkim chciałbym jakiś filmik zrobić o nadchodzącym update'cie, też o samolotach, które są już w produkcji, których jest od groma. Jeżeli ktoś już jeszcze ma za mało samolotów płatnych i za mało wydał pieniędzy, to ja zaraz wam, że tak powiem, zrobię listę samolotów, które za chwileczkę będziecie mogli do symulatora kupić. Tak, kosztów nigdy za wiele, albo inaczej. Koszty w MFS-ie nigdy się w jakimś tam stopniu nie kończą i to jest właśnie ta cała magia i tajemnica symulatorów. Tymczasem mówię wam do zobaczenia i usłyszenia przede wszystkim w kolejnym odcinku czy na kolejnym live'ie na moim kanale. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, trzymaj się, do usłyszenia, pa pa!